Alexa. Nazwisko nieznane. Jej specjalnością jest walka wręcz i posługiwanie się bronią automatyczną. W 1986 na Filipinach zlikwidowała groźnych terrorystów, a w 1988 brała udział w tłumieniu powstania w Kambodży. Zatrudniona przez Wiktora Mollera, psychopatę pasjonującego się walkami Wschodu. Może pan tego nie rozumie, ale ona pracuje teraz dla rządu. Z pewnością orientuje się pan, że jest to obiekt rządowy. Zdaję sobie z tego sprawę, ale macie tutaj cholerną dziwkę udającą Rambo. Nie ma pan prawa mi rozkazywać. A co mi pani zrobi? Zabije mnie? To jest niewykluczone. Gdzie jest mój mikroprocesor? Nadal znajduje się w zwłokach. Czego się boisz? Przecież oni nie żyją. Wie, że byłam aresztowana, już nigdy mi nie zaufa. Zrób wszystko, co trzeba i co jest konieczne. Zrób to. To ja, twoja mamusia. Tym razem chyba posunęłaś się za daleko. W tym przedsięwzięciu nie ma miejsca na twoje osobiste uczucia. Wszystko mi powiedział. Moller zabił naszego kolegę. Pracowała dla Mollera i jednocześnie dla ciebie. No właśnie. A teraz, skoro już mnie słuchasz, LAX, jutro o 12 w południe masz mi dostarczyć mikroprocesor. Chyba, że zaoferujecie mi $1,000,000 i gwarancję niewszczynania postępowania. Nie, po prostu pozwolimy ci żyć. Lorenzo Lamas i Kathleen Kimon w filmie CIA, kryptonim Alexa.